Witamy Państwa w kolejnym podcaście Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Dzisiaj porozmawiamy o stanie energetyki w Polsce. Treść podcastu została oparta o niedawno opublikowany raport o stanie państwa zrealizowany przez nasze stowarzyszenie. Ja nazywam się Adrian Mochenek, a treść analizy prezentował będzie ze mną Kamil Giera. Stan polskiej energetyki charakteryzuje się intensywną transformacją i rozwojem skoncentrowanym na przyszłościowym modelu energetycznym, który obejmuje sprawiedliwą transformację, budowę zeroemisyjnego systemu energetycznego, poprawę jakości powietrza oraz suwerenność energetyczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło kluczowe założenia polityki energetycznej Polski do 2040 roku, mającej na celu wzmocnienie suwerenności energetycznej Polski i konkurencyjności gospodarki krajowej. Wskazano na potrzebę wykorzystania dywersyfikowanych źródeł oraz własnych surowców, w tym efektywnego wykorzystania krajowych zasobów węglowych, rozwój OZE i inwestycję w energetykę jądrową. Energetyka słoneczna w Polsce przeżywa ewolucję z naciskiem na rozwój zarządzania energią wyprodukowaną na własne potrzeby. Instalacje fotowoltaiczne przechodzą zmiany w kierunku instalacji hybrydowych wykorzystujących magazyny energii do zwiększenia autokonsumpcji energii elektrycznej po godzinach pracy instalacji. Do czerwca 2023 roku zainstalowano łącznie 91 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, co stanowi zdecydowaną większość całości źródeł OZE. Polskie elektrownie zawodowe zanotowały we wrześniu 2023 roku spadek produkcji energii elektrycznej o około 13% w porównaniu do września 2022 roku. Największy spadek dotyczył elektrowni opartych na węglu brunatnym. W kontekście energetyki jądrowej Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzję zasadniczą w sprawie polskiej elektrowni atomowej, potwierdzającą, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką. Ta decyzja uprawnia polskie elektrownie jądrowe do ubiegania się o kolejne decyzje administracyjne, przybliżając Polskę do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Znaczenie energetyki jądrowej podkreśla się w kontekście wyczerpujących się zasobów węgla i ograniczeń OZE. Warto podkreślić, że zdecydowana większość Polaków popiera pomysł budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Sukcesy i mocne strony energetyki w Polsce. Udział OZE w segmencie wytwarzania energii elektrycznej zwiększył się z 13,4% w 2015 roku do 36% w roku 2022. Szczególnie znaczący wzrost udziału OZE zanotowano w fotowoltaice oraz w elektrowniach wiatrowych. Polska znacząco zdywersyfikowała swoje źródła dostaw gazu, zmniejszając zależność od Rosji. Sukces ten był możliwy dzięki inwestycjom w terminale LNG i połączenia gazociągowe z innymi krajami Unii Europejskiej. W 2022 roku Polska zakończyła długoletni kontrakt na dostawy gazu z Gazpromem, a nowy gazociąg bałtycki dostarczający gaz Norwegii powinien przekroczyć poziom przedwojennych importów z Rosji. Program Mój Prąd okazał się sukcesem, skupiając się na zwiększeniu samowystarczalności energetycznej oraz wsparciu dla magazynowania energii i systemów zarządzania ciepłem. Program przyczynił się do wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych wśród prosumentów do ponad 1 200 000 na koniec 2022 roku, co stanowi wzrost o ponad 41% w porównaniu z rokiem poprzednim. W Polsce podpisano porozumienie sektorowe na rzecz gospodarki wodorowej, co miało znaczący wpływ na opracowanie polskiej strategii wodorowej. Inwestycje w bloki gazowe. Polska buduje wiele inwestycji w bloki gazowe, które mają zapewnić elektrownie węglowe. Wśród problemów i wyzwań energetyki w Polsce należy wskazać nieefektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Polski system przesyłowy energii elektrycznej nie jest w pełni przystosowany do efektywnego wykorzystania energii z OZE. Przykładem tego jest sytuacja z kwietnia 2023 roku, gdy PSE musiało ograniczyć produkcję energii z OZE, co spowodowało stratę około 29 GWh energii, co mogło kosztować nawet 16 milionów złotych. Wyzwania związane z transformacją energetyczną, Instytut Jagielloński w swoim raporcie wskazuje na konieczność adaptacji polskiej energetyki do nowych realiów, takich jak łączenie sektorów energetycznych, efektywność energetyczna i technologia magazynowania energii. Koncepcja łączenia sektorów zakłada wykorzystanie taniej odnawialnej energii do zasilania różnych sektorów gospodarki, co może znacząco przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polska staje przed trudnym zadaniem wdrażania rygorystycznych wymogów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Po
Polska sieć energetyczna jest znacząco przestarzała i niewydolna, co ogranicza rozwój i dystrybucję energii, w tym energii rozproszonej. Polska gospodarka pozostaje wysoce energochłonna, coraz bardziej zależna od importu paliw kopalnych. W 2022 roku wydatki Polski na import paliw osiągnęły rekordową kwotę 193 miliardów złotych. Polski system elektroenergetyczny stoi przed wyzwaniem niedopasowania geograficznego między lokalizacją mocy wytwórczych a centrami zapotrzebowania. Rekomendacje dla energetyki w Polsce. Konieczność unowocześnienia procesu przyjmowania polityki energetycznej, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się warunki. Zaleca się rozwój OZE, takich jak energia wiatrowa i solarna, oraz maksymalizację ich wykorzystania, w tym poprzez zniesienie barier regulacyjnych i modernizację sieci energetycznych. Konieczność przemyślanej realizacji projektów jądrowych, w tym planowanej energetyki jądrowej na Pomorzu. Kluczowe jest odpowiednie finansowanie tego typu inwestycji. Rynek energii powinien promować inwestycje technologiczne, a także efekty działań lokalnych i regionalnych klastrów energetycznych. Powinny być one wykorzystywane do rozwoju nowych technologii. Ważne jest utrzymanie źródeł konwencjonalnych do rezerwowania generacji źródeł OZE, zależnej od warunków pogodowych, a w dalszej perspektywie rozwój magazynów energii i zwiększenie elastyczności systemu. Inwestycje w badania i rozwój nowych technologii energetycznych, w tym odnawialne źródła energii i innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Koordynacja planowania miksów energetycznych z możliwościami infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, uwzględniająca różnorodne źródła energii.